Tak więc, halo, jeżeli wiecie, jestem Pixa, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem znajdujemy się na stronie GeForce Skins, na której otwieramy sobie skrzyneczki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakieś kontrakciki, upgrader itp. Może nawet jakaś bitwa. Myślę, że będzie spoko. Ale zanim przejdziemy do otwierania skrzyneczek, klikacie sobie tutaj w ten plusik, wchodzicie na stronę, klikacie ten plusik i w tym miejscu wpisujecie kod Pixa z dużych liter. Użyj kodu i wtedy dostajecie 5% bonusu do wpłaty. Co wam to daje? Na przykład jak wpłacacie 100, dostajecie 105, a za 5 zł możecie sobie otworzyć za darmo na przykład skrzyneczkę Restricted. Więc myślę, że warto. Jak za darmo, to warto. Wystarczy, że wpiszecie kod. No i tak myślę, że za 230 zł upelnik będzie dzisiaj. I taki covert, myślę, byłby git, żeby otworzyć. Niektórzy z was pisali, żebym otwierał skrzyneczki. Skrzyneczki, kurczę, nie pamiętam jakie. O kurde, meduza była obok. Tu słabo. Żebym otworzył skrzyneczkę Knives, ale to myślę, że w przyszłych odcinkach może, bo to taka droga skrzynka jest. Covert nie dał, więc lecimy jeszcze raz z covertem. Chciałbym, żeby dał. Bo covert umie dać, covert umie dać. O, jest SG Dragonfire. I to jest S9 Zico, więc poprzednia skrzyneczka odrobiona. Weźmy może teraz AK-47 razy 2, tak o 40 zł. Ale ja się z tymi pieniędzmi obchodzę, to ja muszę się opanować trochę, no nie. Jest kartel i safari mysz. Kartel dobrze, safari mysz słabo. No i finalnie strata konkretna. Tego safari mysza sprzedam, bo to tanie jest. Może sobie otworzymy skrzyneczkę, którą z tych dołu, bo ogarnąłem ostatnio, sobie otworzyłem tą skrzyneczkę, tak o. No i niektóre z tych skrzyneczek są naprawdę spoko, na przykład ta. Więc otworzymy sobie ją raz. O, awansowana, czyli jest 33 poziom, więc fajno i dostajemy, no niestety decimator jest z tej skrzynki słabym dropem. Ale myślę, że miałem 730, już 130 poszło, więc jeszcze raz możemy spróbować, jeszcze 57 zł zostanie. I teraz może będzie lepiej, no o, Royal Blue, to może być dobre. Uuu, Royal Blue jest tani. Royal Blue jest w Factory New bardzo drogi, ale reszta stanów jest słaba. Mam 57 zł, więc myślę, że jakąś batelkę utworzyć. Na przykład takie coś. Nie wiem, taka skrzyneczka i może jeszcze do tego Forest. 57 zł, nie, jeszcze brakuje. No to jeszcze można dowalić Swipe'a czy coś. Swipe. Wierzymy, że ten Cyrex i jeszcze może... Może jeszcze... A niech będzie FAMAS. 58 zł. Lecimy. Może ktoś dołączy. No, dokładniej wydam troszkę za dużo, ale na mniejsza. Bo chcę, żeby na kolejne filmy zostało, a trochę hajsu już tutaj przewaliłem. Więc zobaczymy, czy ktoś dołączy do baterki. Fajnie by było. Jestem na jedynej bitwie. 4 graczy jest online obecnie na bitwach, patrzy. Więc fajnie by było, jakby ktoś dołączył. Taka batelka, nie wiem. Bitwa nie jakaś ultra droga, ale też nie dziwię się, bo ja sam się boję ryzykować 58 zł tak o po prostu. Bo jednak to może się słabo skończyć. Tu ktoś zrobił bitwę za 3 zł, ale to tak tanio. No ale dobra, dołączymy. Bo jakąś batelkę właśnie chcę rozegrać. A 3 zł to nie jest jakoś dużo pieniędzy, więc jak przegramy, to nie będzie tragedii. Ale wygrywamy. Tylko czy bitwa się w ogóle zwróci? No właśnie, chyba się nawet... No, zobaczcie, bitwa 3-12, a dostaliśmy 2. Więc słabo. A do mojej baterki nikt nie dołączył jeszcze, więc ja w tym czasie kontrakty podpiszę. Z tych tanich skinów, dobra, to są te tanie, 2-20, no to w sumie słabo. Znaczy słabo, mało. Lecimy teraz, a te 3 skiny, 27 zł, lecimy, jest kluczyk. Drugość 25, lekka strata, ale wiem, że kontrakty mogą mocno dać, więc podpisuję je. Te 2 skiny są moje, więc na nie nie zwracajcie uwagi. Na obecną chwilę mamy... No, jesteśmy na minus. Z tych 2 skinów albo z tych 3, 74 zł, lecimy. Jest to jakaś naklejka za 52 niestety. I teraz te 2 skiny, 90 zł i tutaj proszę o coś konkretnego. Jest hałaszek, to może być dobrze. 218 zł, maksa trafiliśmy, słuchajcie.
Max, się w rodzaju misji Factorio to zwraca całkowicie opening praktycznie, a jeszcze jest bitwa za 58 zł, na którą jeszcze niestety nikt nie dołączył. Nie, ale się podjarałem. Taki kałaszek, słuchajcie, 2,4 mnożnik jest pokazany tu. Jakby ktoś dołączył do bitwy, by fajnie było, ale chyba się na to nie szykuje, więc anulujemy tą bitwę. No i jeszcze 57 zł, to otworzę taki sam zestaw skinu, skrzynek jak tam był, czyli jeden covert, z którego dropi chatterbox, to nie wiem czy dobrze. No tak, tak średnio bym powiedział. Restricted, jedna była też. Restricted to taka skrzyneczka taka, no, ujdzie. No, to jest na przykład tanie bardzo. No, może nie jakoś super tanie, no ale nie jest najdroższym skinem. Kałaszek był jeszcze. Kałaszek też potrafi dać. To są takie skrzynki, że to można wyjść na fajny plusik. I jest Blue Laminate, zobaczymy ile to kosztuje. 26 zł, zysk 6 zł. Bardzo fajnie, co tu jeszcze można dostać? No jest parę fajnych skinów. A na Blue Laminate jest 8%. Dobra, jeszcze tam była skrzyneczka 50% Cyrex. Jakby taki Cyrexik wypadł, to było naprawdę fajnie. No ale niestety są Forest Leafsy. No, do kontraktu pójdzie jako jakiś dopykacz czy coś i była skrzynka Forest. I to chyba będzie dobrze. Nie, za dużo wydałem coś. O, nie zwróciłem uwagi. Skarb Bloodsport za 7,50. No niestety tutaj też strata. Ale jeszcze kontrakcik jest. Wrzucimy te trzy skiny najpierw 11 zł. Wypada P90 za 17, więc fajnie wypadło. Szkoda, że to nie był droższy skin, bo pomnożyło razy 1,5. Teraz te 2,36 zł, co to jest? 22, no to tutaj słabo. No i teraz ten kontrakt 48 zł. I zobaczymy, co dostaniemy. Famas, to nie będzie dobrze, no, na pewno nie będzie dobrze. 34, dobra, to z tym famasikiem lecimy na upgrader. Na upgrader. No i tak nie wiem, myślę, że na 7 dyszek byłoby fajnie go ulepszyć. Ta M4 jest pechowa, nie ulepszajcie na nią. Weźmy może, o, takiego Bloodsporta, bo na niego prawie nikt nie ulepsza. Przesunę może. A, tak o niech będzie i lecimy. Ulepsz. Stój. No i siedzi fajnie. Czyli w sumie odcineczek wyszedł chyba na plus, jak się nie mylę. Nie. Sprzedaj wszystkie, bez tych dwóch skinów. Jesteśmy, słuchajcie, na plus. Z 230 zrobiliśmy 290, więc jesteśmy 60 zł do przodu. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Jak macie jakieś pomysły na odcinek, to podsyłajcie w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych filmach. Siema!